Cześć, mam na imię Marta i witam Was na naszym kanale. Tematem dzisiejszego odcinka będą pompy ciepła, a dokładnie czym kierować się przy wyborze pompy do Waszego domu. A opowie Wam o nich mój kolega Wojtek, który jest specjalistą do spraw systemów grzewczych w Termet SA. To co? Jesteś gotowy? Naturalnie, że tak. Zapraszamy. Wojtku, powiedz nam, czym tak naprawdę są pompy ciepła? Pompy ciepła są niezwykle ekologicznym źródłem ciepła, które wykorzystuje energię zgromadzoną w odnawialnych źródłach, takich jak powietrze, woda czy grunt. Pompy ciepła możemy podzielić na kilka rodzajów, natomiast najczęściej stosuje się pompy ciepła typu powietrze-woda. Z czego wynika popularność tego typu pomp? Ich popularność wynika m.in. z łatwego i szybkiego montażu, bez konieczności przekopywania terenu czy wykonywania drogich odwiertów, tak jak jest to w przypadku gruntowych pomp ciepła. Pompy ciepła typu powietrze-woda możemy podzielić na dwa typy – split i monoblok. Pompy ciepła typu split posiadają układ chłodniczy podzielony na dwie jednostki – zewnętrzną i wewnętrzną. W przypadku pomp ciepła typu monoblok wszystkie komponenty znajdują się w jednej obudowie. Układ chłodniczy jest lutowany, dzięki czemu jest hermetycznie zamknięty. Taka konstrukcja umożliwia montaż pompy ciepła przez instalatora nieposiadającego uprawnień F-gazowych. A czy pompa ciepła służy wyłącznie do ogrzewania domu? Nie, pompa ciepła może pełnić kilka funkcji. Jeżeli wybierzemy rewersyjną pompę ciepła, będziemy mieć korzyści przez cały rok. Zimą pompa ciepła będzie ogrzewała nasz dom, natomiast latem chodziła. Dodatkowo, jeżeli podłączymy do niej zasobnik, będziemy mogli podgrzewać w nim ciepłą wodę użytkową. Przy wyborze zasobnika musimy pamiętać o tym, żeby był on przystosowany do współpracy z pompą ciepła. A dla kogo właściwie są pompy ciepła? Użytkownik przed zakupem pompy ciepła powinien pamiętać o tym, że współpracuje ona najlepiej z ogrzewaniem niskotemperaturowym, czyli na przykład ogrzewaniem podłogowym. Wynika to z faktu, że pompa ciepła osiąga najwyższą sprawność przy niskich temperaturach zasilania. Niestety, im wyższa temperatura zasilania, tym mniejsza sprawność pompy ciepła. A co zrobić, kiedy mamy w domu zamontowane grzejniki? W przypadku, kiedy mamy zamontowane w domu grzejniki, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła wyposażoną w sprężarkę z technologią EWI. EWI? A co to takiego jest? EWI jest to bezpośredni wtrysk par czynnika chłodniczego do sprężarki. Zaletą pompy ciepła z technologią EWI jest to, że pozwala ona osiągnąć wysoką temperaturę zasilania, nawet do 65 stopni Celsjusza, dzięki czemu możemy zastosować ją w przypadku ogrzewania grzejnikowego lub w przypadku modernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Pozwala to na efektywne ogrzewanie domu, nawet w przypadku mroźnej zimy, gdzie temperatura na zewnątrz wynosi minus 25 stopni Celsjusza. Zaletą EWI jest to, że pozwala ono osiągnąć wysoką temperaturę zasilania przy takiej samej ilości zużytej energii. A czynnik chłodniczy ma znaczenie? Rodzaj czynnika, jakim wypełniony jest układ chłodniczy, ma wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego. Obecnie najczęściej stosuje się czynnik R32, którego GWP, potencjał globalnego ocieplenia, wynosi zaledwie 675, a więc ma on dużo mniejszy wpływ na zmiany klimatu niż jest to w przypadku innych czynników chłodniczych. Wojtku, powiedz nam, co jest jeszcze ważne przy wyborze pompy ciepła? Pamiętajmy, że punktem wyjściowym przy wyborze pompy ciepła jest jej moc, która powinna być dobrana do parametrów cieplnych budynku i ilości zużytej ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowanie na ciepło budynku powinien wyliczyć projektant, natomiast do wstępnego doboru pompy ciepła możemy posłużyć się kalkulatorem znajdującym się na naszej stronie internetowej www.termet.com.pl. A co z parametrami technicznymi? Są one ważne? Parametry techniczne w przypadku pomp ciepła są niezwykle ważne, dlatego poświęcimy im osobny film. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do śledzenia naszego kanału. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie pomp ciepła, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.